Zostaw łapkę w górę w ciągu 5 następnych sekund, a jeżeli nie, no to twoja cała szafka w Fortnite zostanie usunięta. Chcesz otrzymać jakiś prezent ze sklepu, a nie masz zbytnio fałdolców? To dobrze się składa, ponieważ chciałem wam powiedzieć, że właśnie wysyłam widzom podarunki. Wszystko co trzeba zrobić, aby taki podarunek ode mnie otrzymać, to zostawić łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję z dzwoneczkiem na moim kanale, no i w komentarzu napisać właśnie wasz nick z Fortnite'a. No i generalnie właśnie co kilka dni będę wybierał osoby, które taki prezent otrzymają. A teraz zapraszam do oglądania. Siemano mordeczki, z tej strony Heksow. W tym filmiku chciałem wam przedstawić kilka darmowych nagród, które musicie odebrać przed startem nadchodzącego sezonu. Koniecznie dajcie ten film do końca, a jeżeli jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli chcesz ze mną pograć lub pogadać, to zapraszam cię na mojego Discorda. Link znajduje się w opisie, a teraz zapraszam do oglądania. Okej, także pierwszą nagrodą na naszej liście jest to taka oto parasolka z obecnego sezonu. Według mnie jest ona naprawdę, naprawdę ładna i jak najbardziej jest ona warta uwagi. Generalnie, no to każda osoba, która zrobi właśnie wina w tym sezonie, taką parasolkę otrzyma. I wiem też, że niektóre osoby właśnie jeszcze tej parasolki nie mają, także jeżeli jeszcze nie posiadacie tej parasolki, a chcielibyście ją wbić, to zapraszam was na mojego Discorda, ponieważ tam w tym sezonie oraz w następnym będę pomagał właśnie widzom wbijać te parasolki. Teraz, moi drodzy, przejdźmy sobie do drugich dwóch nagród, a najdokładniej jest to skin z pakietu PS Plus oraz właśnie plecak z tego pakietu. Generalnie skin właśnie oczywiście w barwach PlayStation, tak jak i również plecak, naprawdę są według mnie ładne. Sam skin może nie jest jakoś mega tryhardowy i nie jest jakoś może mega ładny, ale i tak według mnie jest on naprawdę warty posiadania na swoim koncie. Plecak również, nie przepadam za takimi plecakami, ale wiadomo, że też są zwolennicy takich, no i wydaje mi się, że jak najbardziej jest to również warty posiadania na swoim koncie. No i generalnie, moi drodzy, no to jest masa sposobów na właśnie zdobycie tego pakietu bez posiadania PlayStation, ale to temat bardziej na inny odcinek, na drugim kanale, na który was serdecznie zapraszam. Teraz, moi drodzy, przejdźmy sobie właśnie do kolejnych trzech darmowych nagród, a najdokładniej są to wyzwania szturmu na agencję. Generalnie, no to właśnie w tych wyzwaniach możemy odblokować trzy nagrody, a najdokładniej kill-off, malowanie oraz lotnie. No i w międzyczasie jeszcze możemy odblokować 3 razy 40 tysięcy expa, czyli 120 tysięcy expa, co właśnie też małą liczbą nie jest i jak najbardziej każdemu graczowi chyba na koncie by się to przydało. Także wydaje mi się, że jak najbardziej warto teraz sobie wejść do Fortnite'a i właśnie takie oto nagrody odebrać. Kolejną nagrodą na naszym koncie jest to taki oto Shadow archetyp. I zapewne zapytacie, za co on będzie do zdobycia. A najdokładniej za posiadanie właśnie Nintendo Switcha. No i generalnie, moi drodzy, no to jeżeli nie macie Nintendo Switcha, to możecie spytać jakiegoś waszego kolegi, znajomego lub kogoś z rodziny, czy właśnie takiego Nintendo Switcha posiada i czy odebrałby on wam tego skina. Ponieważ innego sposobu niestety nie będzie, ale wydaje mi się, że jeżeli właśnie poszukacie po jakichś Discordach i tak dalej, to znajdziecie osobę, która po prostu was nie oskamuje i przy okazji jeszcze załatwi wam tego archetypa. Powinien się on pojawić już na dniach w Fortnite'cie. Następnie mamy taką oto nagrodę, a najdokładniej emotkę agenta Bananka. Generalnie, moi drodzy, no to właśnie, żeby tę emotkę zdobyć, no to jest naprawdę, naprawdę prosto. No i jest ona według mnie taka troszeczkę średnia, ale w przyszłości może być ona rzadka. I generalnie na moim drugim kanale nagram wam właśnie poradnik, jak tą emotkę zdobyć. Także szykujcie się, że dziś lub jutro taki poradnik się pojawi. Teraz, moi drodzy, przejdźmy sobie do czegoś, co najprawdopodobniej będzie darmową nagrodą, a najdokładniej agent Jonesy, czyli taki agent Bambik. Generalnie masa graczy twierdzi, że właśnie ten agent będzie nagrodą za udział w evencie Doomsday, czyli event, który będzie miał miejsce 6 czerwca, właśnie w Fortnite'cie. Ale nie wiadomo dokładnie, czy będziemy mogli go wtedy odblokować, czy będzie to raczej skin do kupienia za fałdolce w sklepie. Nawet jak już mówiłem, jeżeli tak będzie, no to będę właśnie giftował, czyli wysyłał podarunki widzom właśnie z tym skinem. I teraz, moi drodzy, przejdźmy sobie do ostatnich 9 nagród. No i generalnie, moi drodzy, są to właśnie emotki do trybu królewskiej imprezy. No i zostaną one dodane po następnej aktualizacji. I będziemy mogli ich używać w trybie królewskiej imprezy. Mamy tutaj m.in. machanie głową, klaskanie, siedzenie i tak dalej. Teraz na ekranie właśnie widzicie, jak te emotki wyglądają. No i generalnie zapewne powiecie, że wow, ale będziemy tylko tego używać w trybie królewskiej imprezy. Ale myślę, że Epic Games w przyszłości doda też takie coś do trybu Battle Royale. No i w sumie lepsze to niż nic. No i co, moi drodzy, to już by było na tyle ten odcineczek. Ja byłem Heksu, dziękuję wam za obejrzenie, do zobaczenia i cześć!